Cześć, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem podobnym do tego najpopularniejszego na moim kanale, czyli z przygotowywania konia. Głównym zarzutem, jaki w komentarzach mi się pokazywał pod tamtym filmem sprzed półtora roku mniej więcej, jest to, że nic nie mówię na temat tego, co się wydarza. No więc tutaj będę mówić. Bohaterem tego filmiku, a raczej bohaterką jest kobyłka. No i tak, czyszczenie zaczynam od czyszczenia kopyt, które odbywa się zawsze w boksie, także tego tutaj nie zobaczycie. No i potem lecę z twardą szczotką. Akurat to nie jest Magic Brush, to jest po prostu twarda szczotka, którą rozczyszczam zaklejki, ale także drapię moje konie. Moje konie bardzo lubią, jak się drapie. Te widzieliście, jakie kobyłka robiła miny przy drapaniu po zadzie. Niestety to machanie nogą to jest coś, co ona robi po prostu. Próbuję, jak widzicie, nie pozwalam jej tego robić, ale najwidoczniej robię to trochę zbyt mało skutecznie. Kobyłka bardzo lubi czyszczenie twardą szczotką. Miękkiej szczotki nie lubi. Ma takie różne swoje humorki. Tutaj to czyszczenie jest takie nawet troszkę przesadzone. Tu widzicie, że drapanko po zadzie jest bardzo ulubione. Drapanko po zadzie jest super. Po zadzie należy drapać cały czas. Nawet widzicie, jak się ogon przykrzywia tam z tyłu. To koń czy lama? Nie wiadomo. Kobyłka teraz niestety nie wychodzi na padok przez jakiś czas, ponieważ ma krwiaka na nodze i go leczymy. Ale podejrzewam, że niedługo będzie już mogła wyjść. No ale w każdym razie jest czysta. Zdecydowanie, no bo nie miała się za bardzo w jakim piasku wytarzać, więc jest czysta. Konie rozczyszczone. Teraz lecimy z miękką szczotką. Miękka szczotka już nie jest taka lubiana, co można zobaczyć po twarzy kobyłka. Kobył jak to rudy kobył. Bardzo sygnały zauważalne, mimiczne pokazuje. Ja nie wiem, o co jej chodzi z tą nogą. Najwidoczniej to jest taki po prostu nawyk i sposób, w jaki pokazuje, że się nudzi. No co ta buzia zrobiła? Nie wiadomo. No więc czyścimy. Przede wszystkim, wiadomo, zwracam uwagę na to, czy pod popręgiem nie ma żadnych zaklejek, czy tam się żadne trociny nie dostały. No i rozmawiam do niej. Wy tego nie słyszycie, ale ja do niej dużo w ogóle rozmawiam. Bo ona to lubi i ja to lubię i w ogóle dużo gadam do swoich zwierząt. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy też lubicie gadać do koni, jak się nimi zajmujecie. Dobra, to wyczyszczone, teraz główka. Główkę lubimy czyścić. W ogóle zajmowanie się główką jest super. No i buziaczek w czółko obowiązkowo. Kobyłka bardzo lubi, jak jej się daje buziaki w chrapki albo w czółko. Ona to rozumie, tak mi się przynajmniej wydaje. Rozumie to jako jakiś przejaw sympatii. I od zawsze bardzo to lubiła, tak samo jak czesanie grzywki. Dobra, lecimy teraz z odżywką. Ja używam odżywki Cardeian Martin. I obok Shoshino Absorbiny jest to moja ulubiona odżywka. Rozczesuję grzywkę. Jak widzicie, relaks następuje. Bo jak konie ziewają, to znaczy, że są zrelaksowane. No i troszeczkę tutaj jej tą grzywę przebieram, bo niedawno jej ją przycięłam. I przycięłam ją tak mało udanie, że tak powiem. Jest bardzo, bardzo ząbkowana ta grzywa, ale cóż. No i spsikuję odżywką ogon. Przestałam czesać ogon. Do tej pory czesałam ogon. Teraz przestałam to robić i jest to rodzaj eksperymentu. Zobaczymy, czy ten ogon się poprawi, czy nie. Kobyła w ogóle z natury ma dobry ogon. Bardziej chcę to sprawdzić u Pascala, który ten ogon zawsze ma taki... bardziej go nie ma niż ma. Ale tak, wybieram jakieś wiórki, które zostały w ogonie. A spryskuję odżywką, żeby
jakiegoś tam tego odżywienia dołożyć, chociaż w sumie zważywszy na to, że głównym składnikiem odżywek dla koni są silikony, to takie średnie odżywienie, bardziej po prostu efekt wizualny. Ci, którzy się bardziej zajmują własnymi włosami, to wiedzą, że silikony nie są pożądanym składnikiem w kosmetykach do pielęgnacji włosów ludzkich. No dobra. Kobył wyczyszczony, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten kąt nagrywania jest taki, jaki jest, bo po prostu oparłam sobie telefon o coś i tak on sobie stał. No, smakołyczek obowiązkowo i lecimy wazelinka. Kobyła ma bardzo delikatną skórę i skóra na pyszczku jej wysycha, więc skórę na pyszczku smarujemy wazeliną. Jak widzicie, kobył jest bardzo zainteresowany. No, w ogóle to, że ma taką... Oj, i tutaj przestał być zainteresowany. Delikatność jej skóry pokazuje to, że na przykład pod wpływem słońca wychodzą jej piegi. I ma piegi. Jest piegowatym rudym kobyłem. Bardzo śmiesznie. W ogóle w czyszczenie lubię wplatać dużo takich elementów właśnie budujących więź, jeżeli można to tak nazwać. Czyli nie, że po prostu czyszczę dla samego czyszczenia, tylko jak mam troszkę czasu, jak na przykład dzisiaj, lubię sobie z tym koniem pogadać, podrapać go, przytulać, żeby to wszystko było przyjemne. Zakładamy ochraniacze. Kobyłek chodzi w ochraniaczach na cztery nogi i w kaloszach na przednich nogach. Ma bardzo obszerny stęp i bardzo obszerny w ogóle ruch, a także krzywe przednie nogi. No i po pierwsze dokracza zadem, więc kalosze są po to, żeby nie haczyła sobie koronek, a ochraniacze są po to, żeby nie obijała się nogami. Bo ma taką tendencję i na przykład pomimo ochraniaczy musiała uderzyć nogą o nogę, ponieważ to jest najprawdopodobniej przyczyna pojawienia się krwiaka. W ogóle krwiak to takie straszne słowo. Można po prostu powiedzieć siniak. No, kobyła nabiła sobie siniaka na nodze. I ten siniak jest. I trzeba go wyleczyć. No i leczymy. Ale to 2 tygodnie i po sprawie. Zakładamy kalosze. Tak, kucam przy koniu. Wiem, że nie powinno, znaczy nie powinno to się klękać przede wszystkim. Kucanie jest bezpieczniejszą opcją, ale jakby się człowiek tak miał cały czas schylać, to o Jezu, to nie byłoby przyjemne. Dobra, zakładam buty, zanim zacznę kobyłkę siodłać, ponieważ nie jest to jej ulubiony element szykowania, więc nie chcę, żeby musiała stać w siodle albo tym bardziej po głowiu. I zanim to zrobię, przygotowuję siebie, czyli zakładam buty, ostrogi. Tutaj widzicie moje nowe buty, które są po prostu przecudowne, są firmy Ariat. Nie wiem co prawda, jaki jest to model, ponieważ zanabyłam je z tego względu, że moje poprzednie treningowe oficerki umarły i jadąc na trening po prostu potrzebowałam butów. Weszłam do sklepu jeździeckiego i zapytałam, jakie są oficerki. No i były między innymi te. A mnie zawsze marzyły się oficerki sznurowane, no i te są sznurowane. I oprócz tego, że wizualnie jest to po prostu super, to jest także bardzo praktyczne, ponieważ można sobie samemu wyregulować szerokość łydki i na przykład ludziom, którym puchną nogi w lecie albo jak się chce założyć grubszą skarpetę w zimie, no to można sobie po prostu wyregulować. Ostrogi, które zakładam tutaj, mają długość 2,5 cm bodajże i to są po prostu ścięte metalowe ostrogi. Zakładam je po to, żeby jak coś, kobyłka teraz wstępuje, no więc ma tendencję do bycia trochę leniwa, a okopywanie konia jest bez sensu, więc chcę po prostu raz móc zadziałać i mieć tą reakcję na łydkę. Spryskuję kobyłkę bardzo dokładnie czarną absorbiną, ma antymuchową. Kobyła nie znosi owadów. I jak tylko jeden na niej usiądzie, to po prostu od razu zaczyna histeryzować i wszędzie je widzi i się miota i kopie i w ogóle jest bardzo niezadowolona. Więc próbuję spsikiwać ją najbardziej, jak to jest możliwe. No oczywiście to wiadomo, że
Trochę działa, trochę nie działa. No i czaprak. To jest czaprak Fairplaya Hexagon Air, który mam od kilku dni i jestem w nim absolutnie zakochana. Oprócz tego, że jest śliczny, to jest z takiego specjalnego materiału, z takiej siateczki. Jest świetny na lato i jest, no nie miałam jeszcze tak dobrze wyprofilowanego czapraka, który pod przednim i pod tylnym łękiem ma takie dodatkowe watowanie, które pozwala ułożyć to siodło jeszcze lepiej. Więc jest połączeniem takiej klasycznej elegancji, bo ja mam go po prostu czarnego, z mega funkcjonalnością. No i tu widzicie, że jak zakładam siodło, mam siodło firmy Ere Plus z modelu Freestyle, które mnie nie do końca pasuje zresztą. Już nawet nie pytajcie, czemu je kupiłam, bo... Boże, co to był za dźwięk? Bo jak je kupowałam, to jakoś mi pasowało, a teraz średnio. Ale na kobyle to siodło leży bardzo dobrze i wiem, że wielu osobom się we freestylu bardzo dobrze jeździ, bo jest to chyba najpopularniejszy model Ere. No więc zapinam popręg, to jest akurat popręg Matesa. Wolę popręgi z futerkiem, bo są przyjemniejsze dla koni. No i jak widzicie, nie lubi ona tego. Zdecydowanie tego nie lubi, także podciągam popręg bardzo stopniowo, żeby jej tak nie dusić od razu. I staram się uspokajać, no bo po co te nerwy, złość piękności szkodzi. Popręg zapięty, no więc pora na ogłowie. Tutaj nie widzicie, to są czarne nauszniki Fairplaya, ale też je spryskuję sprayem na muchy. Dodatkowo, żeby tutaj na buzi ta ochrona była jeszcze większa. Nie wiem jak z waszymi końmi, no moje konie grzecznie stoją, więc mogę im tak po prostu zdjąć kantar. Z reguły uczy się tak, że zanim się zdejmie kantar, to zakłada się wodza na szyję, żeby mieć jakąś tam kontrolę nad koniem. No, nauszniki. Swoją drogą, to w sumie zabawne. Paskalka mogę drapać i ciągnąć za uszy, kobyłka mogę drapać i ciągnąć za prawe ucho, a lewe ucho ma jakieś takie tkliwe i od zawsze jest ono tkliwe i jak nie za bardzo można je dotykać. Bierzemy wędzidło, kobył nie rzuca się na wędzidło jakoś szczególnie, także daję jego zawsze z cukierkiem, żeby dobrze jej się kojarzyło. Przede wszystkim robię tak z musztukiem, którego na początku bardzo nie chciała brać i bardzo trudno było jej założyć musztuk. Teraz idzie to już dużo prościej. Taka metoda na cukierka jest według mnie bardzo efektywna, a zarazem przyjemna, bo po prostu koń dostaje smakołyka i to wszystko od razu się robi przyjemniejsze. Moje ogłowie, nie pamiętam jakiej to ogłowie jest firmy. Jest dosyć nowe, ale bardzo mi się podoba, jest bardzo miękkiej skóry. Podlinkuję je Wam w opisie, no bo mówię, nie pamiętam w tym momencie. Te bryczesy, które mam na filmie, to jest też Fairplay z modelu Jill albo Jillian. Jillian, z modelu Jillian, a bluza też jest Fairplaya. Chyba. Nie, przepraszam. Bluza Fairplaya miałam na sobie później. Na tym filmie mam bluzę Abercrombie po prostu. No więc bryczesy są Fairplaya, bryczesy Fairplay Jillian, a bluza nie jest dziecka. No i wszystko gotowe. Kask na głowę. I lecimy z tematem. Słuchawki mam w ręku dlatego, że jak jeżdżę sobie sama, tym bardziej jak tylko stępuję, tym bardziej godzinę, to lubię sobie po prostu posłuchać muzyki. No, jesteśmy gotowe i można jechać. Skończyłyśmy stępować, teraz pora na zajęcie się kobyłem po jeździe. Prowadzę kobyłkę na myjkę, wcześniej oczyściłam jej kopyta z piasku.
I pierwsze, co robię na myjce, to zdejmuję jej ogłowie. Wiem, że ona nie jest wielką fanką ogłowia, więc chcę, żeby mogła jak najwcześniej się go pozbyć. Zdejmując ogłowie, bardzo pilnuję, żeby nie strzelić jej przypadkiem wędzidłem po zębach, także robię to powolutku i delikatnie. Nie zakładam jej kantara, żeby jej nie swędziało dodatkowo, tylko po prostu tak ją zamykam. Ona grzecznie stoi, nie próbuje się nigdzie tam wybierać, więc nie mam obawy, że mi ucieknie stąd. Sama pozbyłam się już kasku i rękawiczek i rozsiodłuję. Popręg oczywiście był już poluzowany od razu po tym, jak zsiadłam. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, żeby luzować koniom popręgi od razu, jak się z nich zsiądzie, żeby przypadkiem się nie zapoprężyły. Siodło odkładam na stojak na siodło. Widzicie od razu, jak tylko zdjęłam kobyłka, może się podrapać. Jak nie jest przywiązana, to może ma więcej swobody w tej kwestii. Czaprak odwieszam na suszarkę. I sama pozbywam się butów, bo są nowe i bardzo mi zależy na tym, żeby ich nie popsuć. Więc bardzo o nie dbam i rzeczywiście codziennie je czyszczę i tak sobie postanowiłam, że będę je codziennie czyścić. Więc codziennie je czyszczę i właśnie w tym momencie uświadomiłam sobie, że dzisiaj ich nie wyczyściłam. Cudownie. No w każdym razie, dużo też łatwiej wszystkie czynności stajenne wykonywać w krótkich butach, które nie krępują ruchów. Zdejmuję ochraniacze. Od razu je składam, bo tak jest wygodniej. Im mniej się zostawi bałaganu po sobie od razu, tym potem jest mniej sprzątania. Jak widzicie, kobyłka jest bardzo ciekawska i bardzo obserwuje, co się tutaj wszędzie dzieje naokoło. Możecie zauważyć, jak wodzi ze mną wzrokiem. I bardzo się przygląda uważnie, co tam się przy niej robi. Możecie też zauważyć, że jak tylko robię jakiś szybszy, taki bardziej nagły ruch, to ona od razu kuli uszy. Ona nie znosi pośpiechu, nie znosi takiego gonienia, popędzania i chaosu. Więc w takich sytuacjach właśnie widać, że im wszystkie takie czynności robi się wolniej i spokojniej, tym ona jest bardziej wychillowana i przede wszystkim to jest ważne na zawodach. No, i tutaj pojawia się mało zrozumiały fragment filmu. Jak widzicie, obie patrzymy dosyć zorientowane w jedno miejsce, no więc tutaj w rogu tej myjki, a raczej nie w rogu, tylko na razie na środku myjki, zaczęła telepać się ćma. Wielka. Strasznie wielka ćma. Ja się okropnie brzydzę ciem oraz motyli. A ta ćma była taka duża, że jak ona tak telepała tymi skrzydłami, to było to normalnie słychać, jakby się coś obijało. Widzicie, obie patrzymy na tą ćmę z podobną ze zaprobatą. Próbowałam tą ćmę jakoś tą wodą spacyfikować, no więc ćma bardzo chyba chciała żyć i nie za bardzo dała się spacyfikować i potem jeszcze przez wiele godzin jakoś funkcjonowała na tej myjce, nie wiem jakim cudem. Tak, ale nie widziałam miny kobyły dokładnie w tym momencie. A teraz jak patrzę na ten film, to miny mamy podobne. Dobra, jakoś poradziłyśmy się z sytuacją z ćmą, więc pora na chłodzenie nogi. Zanim umyję całą kobyłkę i będzie obciekała, to chcę jej schłodzić nogę, na której ma tego siniaka. To ta noga nie jest spuchnięta, więc chłodzę ją sobie tak po prostu, jak teraz widzicie. W momencie, w którym pojawia się opuchlizna, o, znowu oblewam ćmę, wspaniale, wyjdę na kata ciem. W momencie, w którym pojawia się opuchlizna, najlepiej, najbardziej efektywnie jest chłodzić nogę ruchem tylko od góry do dołu. W ten sposób ściąga się opuchliznę na dół. No ja tutaj po prostu centralnie na to miejsce, którego dotyczy ta mini kontuzja,
leję strumień zimnej wody, taki dosyć mocny strumień, żeby to oprócz samego zimna był też taki element masażu. W ogóle zabawnie, dopiero na tym filmie widzę, że w bardzo wielu sytuacjach, w momencie, w którym ja na coś patrzę, kobyła też od razu na to patrzy. Bardzo, bardzo pokazuje, jak konie reagują na to, co my robimy. I chłodzimy dalej. Widzicie, ja jestem cały czas bardzo zaniepokojona tą ćmą. Koby już się przyzwyczaił do ćmy, ja nadal jestem nieprzekonana do tego nowego obywatela Mejki. Tutaj przed chwilą było widać, jak wygląda chłodzenie, takie właśnie ściągające na dół. Obmywam pozostałe nogi chłodną wodą, tym bardziej przede wszystkim lewy tył, z którym borykamy się z grudą, która niestety nawraca i jak tylko udaje nam się ją spacyfikować, także jej prawie nie ma, no to znowu się pojawia od razu, więc tak, czekam na ciepłą wodę w tym momencie i jakoś niedługo ten film dosyć nagle się skończy, ponieważ znajoma chciała położyć czaprak na suszarce, na której stał mój telefon i mój telefon odpadł. Nie spodobał mu się ten pomysł i odpadł. Tak, tutaj przyszedł koń, więc kobył musi się wyciągnąć, popatrzeć, a ja czekam na ciepłą wodę. To jest myjka z ciepłą wodą, co jest dużym plusem według mnie, bo jednak konie, no nie tak samo jak ludzie, ale też znacząco wolą zazwyczaj prysznic pod letnią wodą. Tak jak kobyłę można umyć zimną wodą i jak jej za bardzo nic jej to nie robi, to jak konia Paskala się dotknie zimną wodą, to on się zaczyna zachowywać, jakby się go, nie wiem, jakim ogniem traktowało. No i teraz zmywam ją po prostu całą, żeby ją odświeżyć, żeby poczuła się bardziej rzeźko. Ona nie była spocona, bo po prostu stępowałyśmy, ale wydaje mi się, że tym bardziej jak koń nie może wychodzić na padok, to dobrze jest go umyć, żeby trochę tego zewnętrznego brudu z niego ściągnąć. Po tym jak je umyłam, bardzo uważnie zawsze myję konie pod brzuchem i między nogami, ponieważ to są takie miejsca, gdzie łatwo nie dotrzeć wodą, a konie się mocno zapacają i potem się obcierają. Także pamiętajcie, że przede wszystkim po ciężkich treningach pod ogonem między nogami i pod brzuchem między nogami zdecydowanie trzeba o tych miejscach pamiętać, myjąc konie. Później jak już zmyłam całą kobyłkę, to umyłam jej manusanem tą grudę i zasmarowałam taką maścią specjalną. No i to jest koniec filmu.